Znajdujemy się na błoniach Stadionu Narodowego w środku lata i w tym ciepłym klimacie zapraszam Państwa na jedyną w Polsce wystawę Snow Expo, która odbędzie się 1-2 października właśnie na Stadionie Narodowym. Wśród zaproszonych gości jest Agnieszka Gąsienica-Gładczan, która jest dzisiaj moim gościem. Witaj, Agnieszko. Witaj. Agnieszko, chciałam Cię zapytać, gdzie jest Twoje ulubione miejsce, gdzie lubisz wyjeżdżać na narty? Przez wieloletni okres mojej kariery zwiedziłam mnóstwo ośrodków zimowych na całym świecie. Jednak moim ulubionym jest ten ośrodek w Zakopanem, Kasprowy Wierch. Kilka lat temu skończyłaś swoją karierę sportową. Powiedz, czym obecnie się zajmujesz? Zajmuję się obecnie prowadzeniem klubu narciarskiego już od 2 lat z moją koleżanką Karoliną Klimek. Czyli swoją przyszłość wiążesz z byciem trenerem. Tak, dokładnie. I moim marzeniem jest doprowadzić któregoś z moich podopiecznych do takiego poziomu, do jakiego ja doszłam, może do wyższego, żeby na poziomie Pucharu Świata wystartowali. A powiedz, jak postrzegasz taką inicjatywę, jaką jest wystawa Snow Expo? W Polsce chyba jest pierwszy raz taka duża impreza narciarska, zimowa zorganizowana. Także moim zdaniem dużo osób tutaj związanych, aktywnych sportowo, na pewno weźmie udział tutaj w tej imprezie i każdy znajdzie coś dla siebie.